Dzień dobry Państwu, po raz kolejny spotykamy się w Oskot Cafe. Dzisiaj moim rozmówcą Mateusz Sikorski. Witam Ciebie, witam wszystkich. Mateusz, był piłkarz, Unii Boryszew, jeszcze kilku klubów, ale potem pomówimy. Obecnie trener. Zgadza się. No od razu zaczynamy z grubej rury. Ilu Twoich wychowanków, piłkarzy poszło grać w rugby? Ilu poszło grać w rugby? No moich akurat niewielu. Niewielu, ale kilku było. Myślę, że dwóch, trzech. No musiał się dobrze zastanowić, którzy. A z Unii Boryszew? No przede wszystkim będę mówił o Unii. Znaczy chodzi o innych trenerów Unii Boryszew? No było, jest. Większość to z młodzieżowej kadry, z tego co widzę, Orkana, która gra właśnie w Ekstralidze. No to są też wychowankowie, którzy stawiali u nas pierwsze kroki, no i jakąś tam mniejszą, większą, że tak powiem, karierę sportową mieli u nas w klubie. Drugie też podchwytliwe. Da się wyciąć. Nie, nic nie wycinamy. Słuchaj, bo piłkarze chyba jako jedyni sportowcy mocno dbają o swoje fryzury. To chyba zauważyłeś. No, coś w tym jest, na pewno. A ile czasu spędzasz układając swoją? Tyle co wysuszyć, nic więcej. Tylko? Tak szybko? Tak, wysuszyć, szybka pomada i nie przykładam do tego większej uwagi. Co prawda wiadomo, że wizerz jest ważny, ale nie. Kiedyś za dzieciaka, jak się w piłkę grało troszkę, to... No więcej chodziło czasu. Tak, no takie były czasy. A jak wspominasz właśnie czasy bycia piłkarzem? Najpierw w Unii Boryszew, a potem jako senior. No powiem Ci szczerze, że najpiękniejsze lata, które mnie ukształtowały w pewien sposób, dały jakiś kierunek późniejszego rozwoju. Tak jak teraz zostałem trenerem ponad 10 lat temu. Jestem nauczycielem, więc no, ten sport mnie nakierował w pewnym stopniu na jakąś drogę i uważam, że jest to bardzo dobra droga, której się spełniam. Robię to, co lubię, realizuję cele, marzenia, poznaję różnych ludzi w różnych kątkach Polski i też nie ukrywam, że za granicą staram się, przynajmniej w obozach, których organizuję, między innymi w Portugalii, gdzieś ta więź też powstała. No i po trochu piłka nożna łączy ludzi. I jakieś anegdoty z tego okresu, jakieś wspomnienia takie, które Ci tak szczególnie utkwiły w głowie? Anegdoty... No na pewno wspominam różnych trenerów, z którymi miałem możliwość współpracowania, więc no... Bywało śmiesznie, tyle powiem. No, nie chcę przytaczać dokładnych scen, bo musiał sobie dobrze przypomnieć, ale po wizji mogę się skupić na spokojnie i powiedzieć, co tutaj jak. Tutaj chyba trener Minczenok bardzo pomysłowy był w różnego rodzaju powiedzeniach i określeniach. Trener Minczenok tak i trener Janiszek jeszcze bardziej. Uważam, że nawet mając grę, chodziliśmy do jednej klasy gimnazjum, gdzie trener Janiszek był naszym wychowawcą. Gdzieś tam stworzyliśmy sobie na karce, do dawne czasy były małą encyklopedię powiedzeń naszego wychowawcy, trenera, jego słownictwa, które no, chcąc, nie chcąc, przynajmniej uważam po sobie, nie wiem jak trenerzy u nas w klubie, ale no, dużo się zdarza powtarzać sformułowań, które on używa, no i nie ukrywam, że czasem się wymyśla swoich, tak? Nie są to jakieś usformułowania mocne, ale są zabawne, tak? No i właśnie... Szybko przechodzące do głowy, tak? O tym chciałem powiedzieć, że właśnie trenerzy Unii, w przeciwieństwie do innych trenerów, którzy no, jednak wulgaryzmami szczypią, używali takich określeń mocnych, natomiast nie były to słowa wulgarne. Nie, no broń Ci Panie Boże, w pracy z młodzieżą dziećmi nie wolno używać no, mi mocnych słów, tak? Utkwił ten samiecowcy. A samiecowcy, no. No było tego sporo, no. Naprawdę trzeba było usiąść na spokojnie sobie. W jakich drużynach seniorskich pogrywałeś tutaj w okolicy? No może nie było ich dużo, no po zakończeniu czy okresie juniora. Tutaj wraz z chłopakami z Unii przeszliśmy na okres, tam nie pamiętam już dokładnie, po roku, może ciut mniej, no, wtedy była Mazowiecka Liga Seniorów do Tura Jaktorów. No i później trafiłem do trenera Kakietka i trenera podbrzeżnego do Orkana Sochaczew. No i później tu już im
im dla więcej grania, tym zacząłem, poszedłem na studia. Właśnie obierałem tą konkretną drogę, jeśli chodzi o nauczanie, o trenerkę. Promyk Nowa Sucha i na końcu ostatnie już takie lata przyjemnej gry w Tajfunie Obrochów. No jeszcze Unia Boryszew, która... No i Unia Boryszew, przepraszam. W B-klasie próbowaliśmy dwa lata powalczyć, zgadza się. Ale tak w sumie szybko skończyłeś tą karierę trenerską. Przepraszam, piłkarską. Piłkarską. Znaczy powiem tak, ciągnie do grania, tym bardziej, że no, pracuję cały czas w piłce, pracuję z dziećmi. No, no jest gdzieś z tyłu głowy, że no, człowiek chciałby nawet na tę chwilę powrócić, ale zdaję sobie sprawę, że to jest czas. Bo jest jechać na trening półtorej godziny, drugie półtorej, następny trening, czas, dojazd, powrót, mecz, a natłok obowiązków jest na tyle duży, że nie wiem, gdzie bym to wszystko mieścił, aczkolwiek no, siedzi gdzieś z tyłu głowy, żeby no, chociaż poruszać się, tak? Trenuję z chłopakami, prowadzę treningi indywidualne, prowadzę swoją akademię, prowadzę zajęcia w Łodzi, więc kontakt z piłką cały czas jest, tak? Więc przedszkola, szkoła, no cały czas piłka jest przy nodze, tak? Ale tak, żeby wyjść samemu, no brakuje czasu. Ale tak, no już nie mówię teraz, że odwagi, tak? Bo też gdzieś ostatnio się zastanawiam sobie, czy sam w sobie siedzieć na zasadzie nie zamknąłem, a mógłbyś grać, ale cały czas się trzymasz na zasadzie. Co w razie kontuzji, tak? Znaczy to raz, bo też kontuzję przerabiałem, no i operacja jedna, druga, trzecia, też był taki niekoniecznie przyjemny czas pracy mojej, no bo będąc na zwolnieniu, no, pracodawca wymaga od ciebie, żebyś w pracy był, prowadził te zajęcia, tak? A praca przykładowo w szkole, czy w różnych instytucjach, gdzie musisz być, a praca na treningach, no to no nikt nie patrzy, no nie ma trenera, nie ma człowieka, no nie, nikt nie jest zadowolony. Zadowolony oczywiście. Skończyłeś liczne kursy. Jakie to były? Na jakim poziomie teraz jesteś i znaczy, co te mówimy o kursach trenerskich, tak? Znaczy, już przeskakujemy do tej kariery trenerskiej twojej. Znaczy powiem ci tak, cały czas gdzieś sobie stawiam tą poprzeczkę wysoko. Jest, nie ukrywam, bardzo nad wysoko ustawiona. Na tę chwilę ukończyłem kurs trenerski UEFA. To jest drugie uprawnienie trenerskie na świecie, jeśli chodzi o kolejność. No, w sumie zaczęło się wszystko od studiów. Na studiach na początku nauczanie wychowania fizycznego i przyrody, tak? Bo jestem nauczycielem wychowania czy WF-u i przyrody. Zrobiłem instruktora, skończyłem drugą klasę. No i później automatycznie według nowych przepisów UEFA mogłem skończyć kurs UEFA. Z takich też ciekawszych, pewno jakiś Kerwer. A co to jest? Przybliż tutaj. To jest metodologia holenderska, głównie polegająca na panowaniu nad piłką, na czuciu piłki, tak? Więc to są elementy też bardzo potrzebne w nauce ścisłej, jeśli chodzi o piłkę, o głównie całą technikę indywidualną, nie? A dalej, jeśli chodzi o szkolenia, no też nie zamierzałem i nie zamierzam siedzieć w miejscu, cały czas staram się odwiedzać różnych trenerów w różnych klubach i podpatrywać, jak to wszystko funkcjonuje na świecie i w Polsce. Co prawda teraz pandemia no, przystopowała nas wszystkich, no, ale do tej pory miałem możliwość odbycia 4-5 staży trenerskich. Pierwszy mój staż był w Jagiellonii Białystok u trenera Probierza. To pamiętam, pojechaliśmy srogą zimą, minus 20 kilka stopni, więc trzeba było Podlasie, Pogorzałki, Białystok, więc to naprawdę trzeba było wymarznąć się, ale myślę, że wiedza warta, trener, a menadżer można powiedzieć, no bo pan Probierz jest no, taką ważną osobą w polskiej piłce, już no, konkretną, tak. Kolejny staż, który miałem przyjemność odbyć, był w Lechii Gdańsk. Było to prawie dwa tygodnie, półtora tygodnia i w pierwszym zespole i w akademii i tutaj byłem przy samym trenerze Jurku Brzęczku, którym niedawno był selekcjonerem naszej reprezentacji, tak? Staż odbyłem również w Arce Gdynia, ale tu się skupiłem głównie na młodzieży, na całej akademii. Był również staż w Zagłębiu Lubin, no i to był też taki jeden ze staży. No, no dość ciekawych, duża ilość wiedzy, którą dało się wynieść. No, nie ukrywam, że Akademia Zagłębia bardzo mocno w Polsce się rozwija. To jedna z pierwszych akademii, nie wiem, czy nie pierwsza, jak nie może druga. Teraz przy Lechu Poznań, gdzie dały w Polsce taki kierunek, jeśli chodzi o rozwój, tak, gdzieś infrastruktury, boisk, całej metodologii szkolenia, tak. No i staż, który odbyłem w tamtym roku w styczniu.
w Benfice Lizbona, w Portugalii. No to już powiem Ci szczerze, że porównając na polskie realia, no, to jest inny świat. Inny świat, ale do tego jeszcze inny wrócimy. Świat, ale to tak jak powiedziałeś. Dużo, a który z tych trenerów tak Cię najbardziej, nie wiem, zmobilizował, najbardziej Cię zafascynował swoją osobowością, podejściem właśnie z tych, których spotkałeś? Mówimy o stażach, czy mówimy ogólnie? O stażach, o życiu piłkarskim. No bo spotykałeś tych trenerów z nazwiskami wielu, tak? I który z nich tobie się tak, jak jakoś tak go najbardziej zapamiętałeś? I dlaczego? Ciężko powiedzieć, no. Każdy trener ma inną wizję do przekazania, inny pomysł na życie drużyny, na pomysł na grę na boisku. No wiadomo, że od każdego coś tam bierzesz, ale czasami tak, no tak jak to w życiu, tak? Ludzie się różni, przesuwają, znaczy tak, i wszystko, na kogoś trafiasz, tak, no i on zostaje wszystko gdzieś. Wszystko też zależy od charakteru trenera. No, chociażby wspominając staż w Jagiellonii Białystok, gdzie był trener Probierz, no twarda, silna ręka, która no, i trząsła klub, i trząsła szatnię, że tak powiem w cudzysłowie. I dlatego ma markę, która do tej pory jest bardzo ceniona w kraju, tak? Są trenerzy, którzy są w zespołach, ale tej szatni na przykład nie trzymają. No bo no jednak charakter jest bardzo ważny w tym wszystkim, co się robi. Czy jednak chyba ten Probierz najbardziej no tak, ci no jeśli, w pamięci? Tak, jeśli chodzi o to, co widziałem, tak? To się zgodzę. No bo na przykład przy tym trenerze byliśmy w miarę blisko, tak? Przy trenerze Brzęczku też, no ale były staże, w których mieliśmy pogląd pierwszego zespołu, ale nie mieliśmy możliwości kontaktu, rozmowy w cztery oczy, jak to wygląda, jak to funkcjonuje, tak? Bo no, nie wiem, w Zagłębiu Lubin trenerem był, chyba już nazwiska, Holender. To byliśmy na zajęciach, obserwowaliśmy, mieliśmy całe podejście, jak to wszystko wygląda, funkcjonuje, no ale nie mieliśmy możliwości zobaczenia, dowiedzenia się, po co to jest, czym się je, jak to wygląda, jaka jest wizja tego trenera, tak? W Portugalii za to też fajnie to wyglądało, no bo jest to na tę chwilę najlepsza akademia piłkarska na świecie. Nawet FIFA bodajże jakieś, znaczy nie bodajże, na pewno statuetki przyznaje, jeśli w tym kierunku. No ale tam, no wiadomo, jest inny rodzaj podejścia do piłki, tam wszędzie grają. Tam Portugalia wydaje się pięknym krajem, któremu wszyscy chcą podróżować, zwiedzać. Ale jeśli chodzi o poziom socjalny, finansowy, no nie wygląda to najlepiej. Ponieważ no, nie jest to za bogaty kraj. I tak jak nawet, czy byliśmy na stażu, czy byłem w tamtym roku na obozie, który sam organizowałem, jeżdżąc po zakątkach Lizbony, czy większych, czy mniejszych, tam wszędzie młodzież w piłkę gra. Co prawda jest inna pogoda, więc nie ma, tak jak u nas jest 5 miesięcy, czy 6 przerwy, na odlikinkiem wyjdzie, bo zimno. Tam będąc w styczniu wszyscy grali od małego, nawet jadąc w późnych godzinach, 23, pamiętam, 22, były światła na boiskach zapalone, na parkingach dzieciaki piłkę grały. A do czego zmierzam? Że ludzie stamtąd chcą się wyrwać, bo piłka dla nich jest religią i możliwością przyszłej kariery, rozwoju i przede wszystkim zarobku, żeby wyciągnąć się z tej... No bo to jest taka europejska Brazylia w sumie, no, Portugalia, można... Dosłownie, dlatego wszyscy piłkę grają i wszyscy chcą stamtąd się wyrywać, żeby trafić do tej Benfiki, tak? No bo Benfica, są dwa kluby w mieście, ale Benfica jest tą kolebką, jeśli chodzi o piłkę nożną, tak? Więc wielu zawodników jest, którzy nie z testów, jak to się mówi, wypatrzonych przez skautów, a z ulicy trafiło do akademii i się okazało topowymi zawodnikami, tak? Twój projekt taki sztandarowy to Piłkarskie Orły, tak. Coś bym prosił na ten temat. Skąd pomysł, jak to się rozwija? Jest to projekt dla przedszkolaków, dla dzieci, którzy chcą łączyć zdrowy tryb życia, zajęcia ogólnorozwojowe z piłką nożną. Grupy, które trenują w akademii, no, są dość małe, w sumie najmniejsze, jeśli chodzi o nasz region sochaczewski. Najmłodszą grupę, którą posiadam u nas w akademii, są to dwulatki. Dwulatki 3-4-5, wiadomo, adekwatnie do wieku dzieciaków. Każdy poziom trudności zajęć jest inny, tak? Im starsza grupa, więcej ma zajęć tych typowo piłkarskich. Młodsze dzieci, dużo się bawimy, dużo jest kolorów, dużo przeplatanych bajek, tak żeby te dzieci zachęcić, zmobilizować, tak? Bo dając małemu dziecku samą piłkę, bardziej go zniechęca niż
niż zachęca, tak? Więc cały czas stopniujemy sobie. Pomysł też wyszedł stąd, że w sumie przypadkowo, bo kiedyś na początku tej swojej drogi, jak mówiliśmy na początku, wysyłałem CV i gdzieś trafiłem w szkółkę w Łodzi, która zaprosiła mnie na trening. No i stwierdziłem po tych zajęciach, że raz, że się w tym odnajduję, dwa, czemu tego nie spróbować w Raczewie, bo tego nie ma. I po dłuższych namyśleniach tej wsparcia najbliższych rodziny udało się podjąć decyzję o stworzeniu takiego projektu. No i na tę chwilę możemy powiedzieć, że pod skrzydłami piłkarskich chorób trenuję około setka dzieci, z czego współpracujemy praktycznie ze wszystkimi przedszkolami prywatnymi w Sochaczewie. No wiadomo, teraz pandemia troszkę pozmieniała, tak, to, troszkę inny bo układ trochę jest. Się odcięło, no wiadomo, ze strachu, tak, bo to nie wiadomo, co mogła ta pandemia przynieść, no ale cały czas współpracujemy z przedszkolami, współpracuję ze szkołami, plus prowadzimy właśnie zajęcia akademii w godzinach popołudniowych dla wszystkich dzieci. I widać, że to się ma... zamapało na naszym rynku i że to tak, idzie to się, powiem w dobrym tak, kierunku. W Orły, no, nie da się ukryć, mają duże zainteresowanie, fajnie dzieci przychodzą, bawią się i co jest najlepsze, to że naprawdę dają dużo radości, tak? Więc nawet jeśli ktoś chce się przygotować do tych zajęć, tak jak teraz siedzisz z konspektem pytań do mnie. No, to taka mała podpowiedź. Mając konspekt na takich zajęciach, no, nie ma szansy, że go zrealizujesz na zasadzie zrobisz, co planujesz, ale nie do końca ci to wyjdzie, bo to są małe dzieci, tak? Nie mówię oczywiście o 5-6-latkach, bo tu masz konkretnie wiem, co mam z nimi robić, tak? Ale mając zajęcia czy 2-3-4-latkami, ty musisz się dostosować do grupy, a nie grupa do ciebie, słuchaj, bo to nie wyjdzie. To ty nie jesteś 2-4 czy 5-latkiem, a i tak mi już tutaj ze 3 pytania wypadły, które w międzyczasie załatwiłeś swoją wypowiedzią. Oczywiście, no. Wiesz, konspekt konspektem, a jednak rozmowa się toczy, tak? I teraz no, przejdziemy na nasz rynek piłkarski tutaj, do naszego małego świadka. Sochaczewskiego. Sochaczewskiego, tak. No, jesteś jednym z tych ludzi, którzy no, czynnie biorą udział w tych wszystkich tutaj działaniach. I pierwsza sprawa jest taka. U ciebie trenuje setka ludzi, w Unii też. Tej młodzieży jest bardzo dużo. Jest dużo. Były lepsze czasy, ale, tak. Ale widzę powoli wracają. Ale potem co się okazuje? Że nagle nie ma piłkarzy do drużyn seniorskich. I tak na dzień dzisiejszy Bzura praktycznie leci na styku, że ma tam tych 11 czy 12 piłkarzy. Orkan też, ta ława niezbyt mocna. Okoliczne kluby też, jak się spojrzy w składy, bo tak sobie robiłem takie zestawienie pod koniec zeszłej sesji, zeszłej kolejki tej rundy. No niby było 30 paru, ale tak naprawdę z tych 30 paru to tam 10, 12 to w ogóle ani razu na mecz nie wyszło. Czyli tutaj te składy są małe i co się, znaczy, co się dzieje z tą młodzieżą właśnie? To wszystko kształtowane jest u samych podstaw. Wiadomo, że teraz na przykładzie akademii, którą prowadzę, piłkarskie Orły, dzieci przychodzą, które chcą uczyć się, chcą grać w piłkę, chcą się rozwijać. Przychodzą dzieci, których rodzice przeprowadzają, bo chcą, żeby dziecko się ruszało. Mamy na starcie dwie zależności. Dziecko chce, rodzic chce. Później przychodzi moment, że dzieci, które się wdrożą, trenują, przychodzą, ale też porównując nasze czasy, przynajmniej moje, jak byłem, chodziłem do szkoły, ja chodziłem tylko na piłkę. Nie było możliwości wyboru tańcu, szkoły muzycznej, angielskiego, pływania i tak dalej. Jak dobrze spojrzysz, wśród nawet naszych znajomych, każdy, kto ma syna, córkę, każdy chodzi na wszystko. I tak naprawdę, jak ja to zawsze powtarzam, wrzesień, październik jest to miesiąc tak zwanego boomu, bo mamy pełno dzieci. Na każdej sekcji, czy pływackiej, sportowej, piłkarskiej, jest pełno. I potem przychodzi taki moment, że dziecko musi wybrać, bo nie da się robić wszystkiego naraz. Są rodzice, którzy chcą, żeby te dzieci się rozwijały pod każdym stopniem, ale fizycznie się tego nie da, tak? I co w tym jest ważne? Ten okres 2 miesięcy to jest
najważniejszy, myślę, etap, jak przekonać do siebie dziecko, żeby na tych zajęciach zostało, tak? No wiadomo, że z niewolnika nie ma pracownika, jak to się mówi w cudzysłowie, ale trzeba dzieci zachęcać, żeby schodziły, współpracowały, no i przede wszystkim miały radość z tego, tak? No bo przyjdą dzieci na piłkę, w cudzysłowie, pokopią, wrócą, przyjdą do domu, zajmą się czymś innym, pójdą na karate, judo i ma dziecko wybór, podoba się, a ten trener był fajniejszy i zostaje, tak? Ale idziemy, Mateusz, dalej. Ale idziemy, do czego zmierzam. No już dochodzimy, wiesz, do 17 roku życia, 18, nawet powiem, tak? Tobie, nie 17, przychodzi moment tak zwanego trudnego wieku, gdzie dzieciaki mają 13-14 lat. To, co wykonali, jaką pracę wykonali do tej pory, rzutuje później na daną przyszłość, tak? Chłopaki, przynajmniej tak jak ja prowadzę w Unii rocznik 2007 tramkarzy, no jest to mocna, zgrana ekipa, jest 19 piłkarzy, którzy są naprawdę fajnie żyją, ale w tym momencie u nich zaczynają się wybory, tak zwany, może niekoniecznie głupi wiek, bo też, ale za rok się okaże, że ten będzie wolał wychodzić z kolegami na rower, drugi będzie wolał, nie wiem, spotykać się z koleżankami, czy po prostu odpuści sobie, bo zmieni dyscyplinę na przykład na rugby, bo tak w tym wieku najczęściej się zdarza z przejścia od 8 klasy w górę, że no jest ta później, no mają wybór, tak? Na czym to polega? No przede wszystkim, tak jak ja chłopakom powtarzam, oni pracują na swoją przyszłość, nie na ich. Ja im mogę tylko pomóc, ja im mogę podpowiedzieć, ale to oni muszą zacisnąć zęby i wiedzieć, czego chcą. Bo większość chłopaków, którzy w piłkę gra, to są ci, którzy chcą pracować i zostali. Jeżeli są na tyle wybitni, to im pomagamy rozwijać się dalej, czy idąc do szkół sportowych gdzieś w Polsce, czy liceum. Albo są te osoby, które grały w piłkę, nie były wyróżniającymi się osobami, ale tą piłkę lubią, kochają i są pasjonatami. I po prostu zostali i na tę chwilę tworzą szeroką kadrę w danych zespołach. Tak? Więc tutaj mówię, no przede wszystkim... No, ale idziemy jeszcze dalej. No. Mamy 17-18 lat, drużyny juniorów. No i zdarza się w naszym mieście, że te drużyny są rozwiązywane przez kluby. I w tym momencie no, kluby tracą zaplecze zawodników. Jednego klubu u nas w Sochaczewie, gdzie mieli zespół juniorów. Zespół się rozpadł, przy czym już nie będziemy tutaj poruszać, bo to są wewnętrzne sprawy w klubie. Drugi klub też ma zespół juniorów. Tylko teraz pytanie, idąc stricte, jeśli chodzi o typową piłkę, jakość tego zespołu. Wejście, zderzenie przez zawodnika z juniorów do seniorów, no to jest, na polskie realia jest przepaść. Tak, i teraz pytanie, czy jakość z chłopaka, który gra w juniorach, to zakładam roczniki, nie wiem, 2-2, 2-3, tak operując, czy są na tyle świadomi i chętni, żeby wejść spływać w piłce dorosłej, tak? Bo no, niestety nasza realia jest tak, że grając w lidze, zakładam, okręgowej, A-klasie, no to jest to gra typowo fizyczna. Nie wszyscy sobie radzą. Dwa, to jest okres wyborów. Studia, praca. Niektórzy wolą poświęcić czas na coś innego niż iść 2-3 razy w tygodniu i się użerać, tak? No, no to jest temat rzeka, Tomku, więc... No tak, bo tutaj no nasz futbol w dużym kryzysie jest. To i... No jest dużym i uważam, że jeszcze ten kryzys potrwa. Znaczy, bo oprócz, już tak mówię, nazywajmy rzeczy po imieniu drużyn, które są w naszym obrębie, jeśli mówię o wzmocnieniu drużyn seniorskich, no to w drużynie Orkana mamy drużynę juniorów 2-2-2-3, która jest najbliżej wsparcia seniorów w każdym klubie z powiatu sochaczewskiego. No i najbliższą drużyną jest naszej Boryszewskiej Unii, rocznik 2005, tenera Michała Orlińskiego. To są dwie jedyne... 15-latkowie. 15-latkowie. Tak, więc to jeszcze do wsparcia, tak jak myślę, okręgówki czwartej ligi, no jeszcze jest daleka droga. Ale czy też nie wydaje ci się, że dużym błędem naszych klubów, tych dwóch sztandarowych, jest to, że grają w okręgu płockim, a nie warszawskim? Bo jednak nawet ci juniorzy, którzy by mogli nawet dostać, nie wiem, Bęcki od Legii czy Polonii i z takimi drużynami rywalizować i mieć na przykład, nie wiem, 10-12 meczów, w okręgu płockim mają 3 drużyny czy 4 drużyny w lidze, tak? Ja zgodzę się z tobą. Moje zdanie też jest takie, że jeśli mamy rozwijać piłkę w Sochaczewie, to dajmy tej młodzieży rywalizować z zespołami lepszymi. Nie kategoryzując Płock-Warszawa,
No bo jeżeli zakładamy, gramy pod okręg warszawski, jedziemy Grodzisk, Żyrardów, Mszczonów, no nawet samą Warszawę, Pruszków, Brwinów, to jest aglomeracje są dużo większe. Dzieci są nie tylko z danych miejscowości, są też dojezdne z Warszawy i z innych pobliskich miejscowości. Natomiast okręg płocki, to jest moje kategoryzowanie, dzielimy na Płock i miejscowości, które znajdują się wokół. I tak naprawdę w danej miejscowości utworzy się dany klub, no to garstka dzieci, która stąd pochodzi. No i tak jak mówisz, jadą do, nie wiem, na okręg płocki, do miejscowości XY, no wygrywają. Ale jeżeli później wchodzi wejście do Ligi Centralnej, gdzie się omija Warszawę, idzie się do pierwszej ligi, nagle zauważy, że wszystkie te drużyny, które grały i weszły, nagle spadały. Ale to widać też i po czwartej lidze, gdzie ten okręg płocki, drużyny z tego okręgu, to generalnie raczej te dolne regiony tabeli zajmują. No teraz Świt jest taką drużyną, która dosyć mocno idzie w rozgrywkach. No to wiesz jak w piłce nożnej to... jest, wszystko zależy od pieniędzy, tak? Są pieniądze, będą zawodnicy z różnych klubów. Znam wielu chłopaków, którzy grają przynajmniej w tym klubie. I to nie są zawodnicy ze Świtu Starożylowej, pochodzący z tamtej miejscowości, tak? Są zawodnicy z większości różnych części Mazowsza, Warszawy, którzy, Płońska, Płocka, którzy w piłkę grają, tak? A zauważ, że jest to mała miejscowość, która... Bardzo mała. Bardzo mała. Ale czwartą ligę ma. Uważam, że nas stać piłkarsko na to, tylko no, jeszcze potrzebujemy kilku lat, żeby to ułożyć. No i przede wszystkim osób, które ten cały projekt scalą. Scalą. Bo rozumiem różne pomysły, projekty. Ja też w głowie mam różne rzeczy, jeśli chodzi o piłkę i seniorską i jak to ma dalej funkcjonować z młodzieżą. No ale to są tylko moje pomysły, tak? Żeby coś funkcjonowało, musimy to... A może jakiś taki okrągły stół piłkarski zrobić i w końcu zakopać te miecze? Boję się, że nie da się tego zrobić, wiesz? Bo ja też właśnie moja taka myśl... Znaczy, tak, dewiza dużego klubu piłkarskiego w Saczewie ma rację bytu. Uważam, że powinna być, no ale muszą być stosowne osoby w tym. Nie rozmawiając się w swoich wizjach i przekonaniach. Jeśli mamy coś robić wspólnie dla dobra Sochaczewa i tej młodzieży, no bo my od początku zawsze powtarzamy, o zobaczcie, Skierniewice, trzecia liga, w Żyrardowie, czwarta liga, akademia, która niedawno była małą akademią, teraz ma około 15-16 drużyn młodzieżowych, tak? Łowicz, który też jest 20 km dalej, druga liga, to zobacz jaki mamy obręb, a jaki poziom my mamy piłkarski, sportowy, jeśli chodzi o drużyny stricte seniorów, bo pracując z dziećmi, naszym celem jest utworzenie zawodnika, który będzie grał w seniorach, tak? Czy masz już jakichś takich wychowanków, którzy gdzieś poszli poza Sochaczew i grają w jakichś klubach tutaj? Znaczy, niewielu. Aktualnie... Że w ogóle Sochaczewa to niewielu ludzi gdzieś tam niewielu. Się wybiło? No, znaczy w moim przypadku na dzień dzisiejszy bodajże jest dwóch chłopaków w Wiśle Płock. Jakieś nazwiska ich, tak żeby może... Tymek tak... Grzegorowski. Nie wiem jeszcze jak... drugi chłopak, ale musiałbym sprawdzić dokładnie, czy on jeszcze gra, czy... Wiem, że Tymek na pewno w Wiśle Płock jest zawodnikiem też podstawowym. I gra, tak? I sobie. Gra. No to tak jak rozmawialiśmy wcześniej. Chęć zaparcia, ciężkiej pracy, opuszczenia rodzinnego domu, mieszkanie w bursie. Jedni idą do bursy, żeby rozwijać się, pracować, ustalają sobie ścisłe warunki współpracy, a inni mieszkając w bursie, się nagle okazują wielkim wybuchem i szybko lądują z powrotem, gdzie byli, tak? Czyli no było jest kilka takich przypadków, że naprawdę uzdolnieni piłkarze ze względu na to, że sobie nie dali rady sami sobą. No ale to jest wszystko praca u podstaw, od wywołujących się przede wszystkim z domu, dwa, wsparcie mentalne klubu, trenerów, no i przede wszystkim on sam musi chcieć. Ulubione miejsce w Sochaczewie. Ojoj. Co, takie ciężkie pytanie? No może, no ciężkie na pewno, powiem Ci, że tak jak się śmieliśmy, boisko na pewno, ale... ale które? Jak już boisko, to które? Zdrawiaste, na którego nikt nie ma dostępu. Czyli ta główna brawa. Nie mam takiego miejsca. Lubię wracać. Zawsze jest najlepiej w domu w Sochaczewie. Ale miejsca stricte, do którego bym cały czas przychodził, wracał, nie mam. Ostatnio nie ukrywam, że bardziej ciągnie mnie do lasu niż do,
niż do miejsc w naszym sezonie, z racji tego, że cisza, spokój, tak? W natłoku cały czas nerwów, emocji, tego trybu życia, który prowadzę na zasadzie praca z dziećmi, przedszkola, szkoła, treningi i człowiek jedyną rzeczą, którą marzy, to po prostu wychillować, iść na spacer, wziąć psa i... To a propos marzeń, twoje marzenie sportowe. Może powiem tak, bardzo chciałbym i cały czas staram się o to, żeby dostać się na pewno na kurs trenerski UEFA Elite Youth, czyli to jest najwyższe uprawnienie trenerskie, jeśli chodzi o pracę z dziećmi i młodzieżą. A dwa, kiedyś chciałbym pracować w kadrach narodowych młodzieżowych. Nie celuję wysoko, jeśli chodzi o kadry pierwsze, bo to jest ode mnie temat, ale bardzo chciałbym współpracować z kadrami narodowymi młodzieżowymi. No i nie ukrywam, że coraz bardziej ciągnie mnie do seniorów, żeby spróbować tej pracy w seniorami. Pracuję już 11 ponad lat z dziećmi, no i przychodzi ten moment w życiu tej pewności, tak? No, śmieją się czasem znajomi, że jak rozgraniczasz swoją pracę? No nagle pracujesz z dwulatkiem, nagle wchodzisz na trening z 17-latkami. No wszystko przede wszystkim... A potem masz chłopów 40-letnich. Potem mam 40-letnich. Wszystko przede wszystkim od poukładania sobie w głowie i tego, co chcesz zrobić. No ale to też jest ważne, jak się z tym czujesz. No bo jest wielu trenerów, którzy trenują 10-latek, 12-latek, do 5-latka nie podejdą, bo nie potrafią. A są tacy, którzy zajmują się tylko trenerami, seniorami, i z dziećmi w ogóle nie potrafię, więc wszystko tak naprawdę chęci poukładania w głowie i odwagi, żeby to zrobić, tak? A marzenie pozasportowe? Marzenie pozasportowe? Domek w lesie. Domek. I tego ci życzę. Dziękuję za rozmowę.